Podobno ptaki upadnie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tym z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Szanowni Państwo, to było Światełko do Nieba, 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy tutaj do nas pod scenę, bo przecież to nie koniec emocji, które związane z naszym dzisiejszym spotkaniem. Cała masa jeszcze prezentów, darów od naszych darczyńców, o które będzie można powalczyć. Także za chwilę wrócimy do licytacji, ale jest z nami również burmistrz Mikołowa, pan Stanisław Piechula. Dobry wieczór, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, ja nie wiem, czy pan słyszał, ale przed chwilą 3000 zł. Deklaracja za złote serduszko i wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a Mikołów przecież bardzo mocno również zaangażowany w ten 26. finał. Panie burmistrzu, mikrofon dla pana, słuchamy. O, szanowni państwo, ja przede wszystkim wszystkim wam dziękuję, żeście tu przyszli i wsparli Świąteczną Orkiestrę, ale moje zadanie to przede wszystkim podziękować organizatorom, którzy tu od długiego czasu już ją przygotowywali. A dzisiaj od rana szaleją, marzną wolontariusze. Widziałem, jak chodzili się rozgrzewać. Wszystkim tym, którzy zorganizowali to i się zaangażowali, bardzo wam serdecznie dziękuję. I zapraszam do licytacji.